Cześć, Kamihana z tej strony. Przygotowaliśmy dla Was z panem Adamem, z trenerem Chyżym, z trenerem Uwalinem skarb kibica PLK. Dużo dzisiaj dyskutowaliśmy sobie o tym, jak te drużyny wyglądają w nadchodzącym sezonie. Prosimy też o wyrozumiałość, o to, bo opieramy się tylko o składy, o te nasze informacje, wiadomości. Także tutaj poruszyliśmy wiele ciekawych wątków. Myślę, że te rozmowy będą ciekawe. To będzie rozbite na 3 odcinki od ostatniej drużyny w tabeli sezonu 2019-20. Będziemy szli aż do miejsca pierwszego. Pogadamy o... Zrobiliśmy sobie różne kategorie na szybko, także myślę, że tutaj grono zacne, pan Adam zadowolony. Zapraszamy do zakupów na sportspro.pl. Firma Spalding ma w swojej ofercie wiele rzeczy, między innymi taki kosz, taka polóweczka nowiutka dzisiaj założona, piłki do wygrania, kod Hanas wpisujecie przez CH i macie 20% zniżki. Myślę, że takiego czegoś jeszcze nie było, takiego skarbu kibica w formie wideo i takiej dyskusji byłego trenera, byłego zawodnika, aktualnie też trenera i mojej osoby, która jeszcze pobiega za pomarańczową piłką. Zapraszam do oglądania. Strefa Hanasa się kłania. Dzisiaj moimi gośćmi jest trener Mihajlo Uwalin. Witam, trenerze. Dzień dobry. Trener Radosław Chyży. Witam serdecznie. Były zawodnik. Zrobimy sobie dzisiaj skarb kibica PLK. Przejedziemy wszystkie drużyny od ostatniej w tabeli zeszłego sezonu 19-20. Co u was słychać, chłopaki? Trener Radosław. Tam. Bardzo dobrze trener wygląda. Kiedy tam straciłem ostatnie prace przez... W Śląsku. Oczywiście, robił bardzo zły scouting i ja tam wszystko tego słuchałem i oczywiście tam zawodnicy były taki sobojutki, ale dobrze, co se teraz, nie wiem, prosto tam minęło czasu, ja więcej nie jestem zły na Radka. Oczywiście żartuję, nic tam. Spróbuję tam dietę, biegam, jestem gotowy na następny sezon, chcę grać. Tak, je grać. A zajął się też trener no, czymś nowym w swoim życiu. Troszeczkę. Mam dużo tam pracy, ale po prostu tam jeszcze nie chcę tam dużo o tym gadać. Mówić, to, okay. Oczywiście. Tam do prosto mam dużo tam pracy i z tym swoim zespołem u Zielonej Góry i mały. Będę się słuchał więcej, myślę. Ale mi się trafił zestaw w studiu, a trener Radosław? No przyznaję, że ten scouting się uczyłem, dopiero scoutingu. Dużo od trenera Mihajlo się nauczyłem. Poznałem tajniki koszykówki. I najśmieszniejsze jest to, że to, co trener mi mówił, na początku nie wierzyłem, nie? I mówiłem, a tak mówi. Ale później te ostatnie 5 lat mnie jakby potwierdziły słowa, że bardzo dużo trener Uwalin ma racji. Bardzo mądry jest trener Uwalin. Ale miło się robi. Ja byłem oporny troszkę na wiedzę, nie? Dlatego tak? nie mam pracy teraz. żartuję. Dużo mnie słuchał teraz siedził tu. Tak, w studiu. KKS Siechnice, trzecia liga. Jestem bardzo zadowolony, że mam... Wczoraj był pierwszy trening, czyli jestem zadowolony, nadal w zawodzie. Bardzo mi się to podoba, praca z tymi zawodnikami, bo to jest całkowicie... Troszkę się zniechęciłem po pracy w Lesznie i w Śląsku Wrocław. To przeze mnie. Troszkę tak, ale mówię, lepiej niż myślałem, super u mnie. Oprócz tego też o indywidualne treningi prowadzisz? Kto się zgłosi, plus Kanal Plus. Plus Kanal Plus, kto się zgłosi, tylko najczęściej mało osób się zgłasza, dlatego że jestem wymagający i nie rozumieją czasami ludzie, którzy przychodzą koszykówki. Dobra, no zaraz zaczniemy. Ja tu sobie przygotowałem różne kategorie. Może też macie jakieś MVP, kandydaci, młodzi zawodnicy, czarny koń, polscy żołnierze w PLK, trenerzy. Najlepsi. Albo ci, co są najbardziej nerwowi, nie? Kto będzie często zmiany chciał robić w drużynach. Koronawirus, jaki to będzie sezon według was? Korona. To jest sezon korona. Zacznie się, czy się nie zacznie? Oczywiście się zacznie. To tak, ja myślę, od początku był taki taka pomysł na PLK.
da oni by chcieli szybko zaczynać sezon. Tam jest, myślę, troszeczkę zastraszony, jak cała Europa, co będzie się tam, jak to będzie wyglądało za kilka miesięcy. A i popatrzymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że teraz mamy takie przypadki, jeden, dwa na drużynę, maksymalnie jeden na drużynę. A i będzie interesna sytuacja, jak się to tam będzie zaczynało, kiedy liga zaczyna, kiedy u tym czasu będą tam prosto przerwy, albo badania, co później będzie tam się działało z tym zespołami. Wiesz, prosto teraz oglądaliśmy, jak jeden zawodnik prosto jest pozytywny, cały zespół idzie do karantena. No Śląsk tak miał teraz. Tak, ale nie tydzień tylko, w domu się dzieje. I tak samo i a myślę, Seko teraz chyba jest. Tak Seko, jest, tak. Paul Farma tak samo. Potem jest interes to, co se będzie, jak se będzie pracowało, kiedy se będzie grał sezon. To jest, teraz jest lekko, możesz tam prosto nie zagrać taki sparring, nie trenować. Oczywiście to wszystko będzie mało wpływu na cały proces pogotowania drużyny. Ale tam wszystko jest dziwne. Mamy u ligi jeden zespół, który jeszcze nie ma wszystkie zawodniki. Ja, to Runio trener mówi. Tak jest. Teraz nie wiem, dal mają ogłoszono trenera. Ja wiem, da tam se gada, kto będzie trener, oczywiście. Ja słyszałem o panu Zawadce, nie wiem, czy też nie, tak. Nie, ale to faktycznie tak wygląda pogotowanie do ligi. Iż... Może czekają, że się nie odbędzie i najmniej stracą kasy. Ale myślę, że będę szybko tam początek i da pierwsza runda se będę grał. Na początku uważałem, że trzeba nie wznawiać rozgrywek. Uważałem, że trzeba jak najpóźniej rozpocząć, czyli pozałatwiać sprawy. I zmieniłem zdanie po NBA. NBA pokazało, że organizacyjnie można to zrobić i najważniejszy to jest test dla PLK i dla klubów. Na razie kluby tak 3 minus. Albo I dla żon, żeby nie łapały też. Dokładnie, takie trójka dlatego, trzeba się lepiej przygotować. To będzie, tak jak trener powiedział, koronawirus. Nie będzie można mówić o jakichś składach, trzeba przetrwać to, trzeba dobrze trenować. A inne rzeczy chyba na drugi plan, dlatego że chyba niektóre zespoły sobie nie zdają sprawy, ile to trzeba testów przeprowadzić. Jak, ile to pieniędzy też ile jest, to nie? Pieniędzy, na przykład chyba jeden klub policzył, że chyba z 50 tysięcy albo 100 na sezon, żeby przebadać wszystkich stolikowych, obsługę i tak dalej. Przed każdym meczem chyba będzie trzeba... Mission Impossible, nie? Nie, NBA pokazało, że można. No, ale bańka jest też, nie? Dobrze, masz rację, że jest bańka, tylko jeden Amerykanin powiedział, czy jest pomysł, dlaczego nie można, jak nie ma kibiców, czy nie można się spotykać na przykład na turnieje? No... To już wiesz. To. I dlatego to jest bardzo, bardzo dla związku, dla PLK, dla prezesów. Tych prezesów nie mamy za fajnych. Żeby kiedyś był jeden prezes, trzymał wszystko, a teraz każdy prezes jest najmądrzejszy. Kiedyś był taki jeden prezes Anwilu. Prezes Polatowski. Polatowski. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Jak było spotkanie, to wszyscy przyjeżdżali, umawiali się. Nie wiem, czy nadal teraz prezesi się spotykają, ale nie ma jednej osoby, która by powiedziała, robimy tak, bo jednak ta dyscyplina nie może umrzeć. A jak na przykład będzie jeden przypadek, drugi przypadek, no to ta dyscyplina co będzie? Tydzień przerwy, nietrenowanie. Ja współczuję trenerom, bo trenerzy mają teraz bardzo ciężkie zadanie i muszą mocno popracować intelektualnie, żeby to ogarnąć. No jak trener Widin przygotowywał się chyba 2 miesiące, prawie tam półtora, i nagle tydzień nic nie robili chłopaki w domu. Ale dobrze, ale można to przecież... To jest przez problem, internet. Na pewno. Nie, na przez internet można. No ja... A słuchaj, to teraz jest... Następna kwestia jest pracować w tym czasu, pogotować się. To nie jest tylko kwestia trenerów, to jest tak samo kwestia zawodników, jak zawodnicy, u jakim tam, to, jak się mówi, jak chętność do trenowania i pracy. To jest ciężko. Świadomość teraz. Taka, nie? Oczywiście, to jest, wszystko się tam zmieniło. Teraz u 7 miesiącu zaczynasz pracę, a nie u 8 albo od czasu 9. Tak da. Dużo zależy, ta cała koszykówka teraz u całej Europy, tam myślę, że więcej nie zależy tylko od trenowania. To więcej teraz takich drugich umiejętności tam ma.
a тогда teraz można oglądać, jak to wyglądał u tej nowej tam takiej Euroligi, gdzie tam zawodnicy zaczynają tam mocno naciskać zespoły, syndikat zawodnika, mniejsze trenowania, nie możesz trenować. Tylko gra. Tak, da faktycznie... Koszykówka się zmieni straszliwie. Tak jest, tak, to jest następny krok. Ale to nie jest tylko Euroliga, tak zaczynają i u wszystkim drugim tam ligich prosto mać te syndykaty zawodników, gdzie faktycznie trener będę zrobił trening taki karę po meczu i jutro mu będę tam dzwonił tam syndykat zawodnika do kluba i ja tam na końcu to będę czekało wszystkich klubów podpis takich umowa z związkiem zawodników i to oczywiście będzie ciężki test dla wszystkich. Jer to Euroliga jak tak mocna taka jak się to mówi, taki mocny, jak to po polsku, organization, tak jak się to mówi, organizacja. Organizacja ciężko pilnuje, a popatrzymy się z drugim. To właśnie widzę ten minus NBA, bo NBA to pokazuje, że zawodnicy mają mocny głos. Liga musi się ich słuchać i to samo teraz do Europy przychodzi. Zawodnicy nie będą chcieli trenować, ja tak przewiduję, że będą same mecze. Wyobrażasz się sobie w Polsce takie coś? Chyba nie. A zawodnicy, 4 miesiące sezon, 3 mecze w tygodniu, trener jest po to, żeby wypuścić na parkiet. No fajnie by tak taktykę. Było, nie, fajnie, a zawodnik się będzie sam przygotowywał i kluby będą tylko po prostu przychodziły, sprzedamy produkt i to wszystko. Faktura i tyle. I to wszystko. Dobra, pytanie science fiction. Gdzie bańka w Polsce by była, jak w NBA taka, żeby zamknąć zawodników? Mi się podoba pomysł, jak w NBA planuje 2021. Cztery bańki. Ja uważam, że cztery bańki by były... A w Polsce byłoby to gdzieś ich zamknąć wszystkich? Ale to nie ma... Ale jaki bańki tu w Polsce? Kto ma interesy? Się śmieje, science fiction. Nie, duży science fiction. Tam bardzo, bardzo science fiction. Taki science fiction od science fiction. Na pewno Żabka musiałaby być jeszcze... Ale nie, w innym wypadku będziemy mieli co tydzień albo co dwa tygodnie... Jakiś przypadek. To będzie szarpany sezon. A słuchaj, to jest, jak nie ma kibiców u polskim hałami, to nie ma interesu oglądać. Ale nie, to jest bezwzględnie, ma trener rację. Bo bańka może być tylko wtedy, kiedy ktoś chce ten produkt oglądać. Oczywiście, no tak. Tam bańka jest u NBA, kiedy oglądają na Tajlandii. Tak. No dobrze, ale Euroliga w jakiś planuje też. Ale Euroliga jest oglądana. A nie możemy tam teraz gadamy o polskiej ligi koszykówki, a potem Euroligę. My tacy wariaci jesteśmy. Lepiej gadamy poziom na poziom. Dobra, słuchajcie, jedziemy... Ostatnia drużyna według tabeli, Polpharma Starogard Gdański, trener Łukomski. Zapraszam, trener Chyży, jakie, panie Adamie, słucham? Poproszę tak, składy jeszcze, bo to jest bardzo ważne. Znajdź, panie Adamie, to też muszę przypomnieć, że przy współpracy z Polskim Koszem dzisiaj to robimy, bo no sporo tego jest. Co Polpharma zrobi? Utrzyma się czy nie, twoim zdaniem? No bo skład jest taki trochę lepszy niż w teorii tutaj, jak patrzymy, niż Rosa Radom. Teoria. O utrzymanie i bardzo ciężkie zadanie przed trenerem. Ja zawsze rozmawiałem chyba miesiąc temu z trenerem Łukomskim i bardzo mu współczułem, gratulowałem, że... Gratuluję, ale ci współczuję. Współczułem... Sadomaza. Gratulacje, że ma pracę. Ale ciężko roboty mieć. Ile zawodników, ilu trenerów czeka. Ale powiedziałem właśnie, że ma ciężkie zadanie, bo... Lubi tak daga boły, wiesz. Jak obserwowałem rok temu, chyba dwa mecze razem obserwowaliśmy Polpharmę, to widzieliśmy, że trener na przykład Łukomski mówił, nie chcę strat. No. Cały tydzień mówiłem, nie chcę strat. Ile strat zawsze? 10 strat było w pierwszym kwarcie, w meczu ze Storią. Dlatego ciężkie zadanie dla mnie, utrzymanie. Dobra, to ja czytam. James Washington na jedynce, powrót Sebastian Kowalczyk, Trevon Allen, Szymon Urbański, Steven Haney, Jacek Jarecki, powrót gdzieś tam do ligi Sebastian Walda, Greg Surmacz, chłopaków Reszka, Itriś na oczy nie widziałem nigdy. Itriś to jak ten, po niemiecku, nie? Mateusz Itriś. Sam Miller, Peter Olisemka, kogoś trener tutaj kojarzy z tych chłopaków? To są taki zawodnicy, taki, nie wiem, to popatrzymy, jak to będę tam faktycznie, wszyscy wiemy,
tam gdzie grał, jak grał, statystyki. Oj. Popatrzymy, kiedy Liga będzie startowała. Myślę, że tam Polfarma miała taki problem z tym wirusem, co go daliśmy. I oni tam, nie wiem, ile, jeden mecz zagrali. Już przechorowali, to już nie będą mieć. A jeden mecz zagrali, albo dwa mecze. I to jest faktycznie, ja myślę, do wszystkich drużyn będzie kwestia start, oczywiście, a potem popatrzymy, jak to będzie się działało i jak ci zawodnicy będą prosto. Ja myślę, że może i od tych zawodników na końcu taki wyskoczy tam jeden, dwóch, no, który będą taki. Tak jest, że może tam pociągnąć, no Washington, Kowalczyk. Tylko pamiętajmy, trenerzy wiedzą to najlepiej, że pierwsze 7 kolejek. Terminarz, bo tam też parę drużyn ma strasznie ciężki terminarz. Trener Łukomski ma terminarz bardzo ciężki, po 7 spotkań, chyba 6 na wyjeździe, albo z 8 tak spotkań, 7 na wyjeździe. Czyli terminarz jest bardzo ciężki i 7 mecz albo 8 mecz ma w Szczecinie. O posadę. No to takie rzeczy, no chyba trener Łukomski też zdaje sobie sprawę, że sami wiecie jak to jest. Czyli co, powinni się utrzymać? Nie, będzie grono 4 zespołów, które będą walczyć o utrzymanie. Kogo masz w tym gronie? Rosę, Dąbrowę i Gliwice. No to ja tak samo bym powiedział. Trener, jak myśli tutaj Polfarma? To Polfarma i... Jeszcze chyba Aseko, bo tylko wierzę, że jednak ci doświadczeni zawodnicy... A czy Hicks nie miał kontraktu przypadkiem z Polfarmą? Myślę, nie. Rok temu. A to jest, będzie interesno, Polfarma, Rosa oczywiście i MKS. A potem popatrzymy i tam polski Cukier Toruń, jak oni będą wyglądali, jak to teraz faktycznie wygląda. 3 zawodnika mają tam, jak ja to oglądam. No będziemy mówić, no Trotter podobno jest już dogadany, z tego co wiem. Dobrze, 4 zawodnika, ale 4 nie gra koszykówki jeszcze, tak da faktycznie. Jest kwestia, jak James Washington będzie tam grał, jak tam będzie takich kontuzja, będzie ciężko. Ciężko. To ciężko przewidywać. Ale nie, ciężko przewidywać. Tak jak patrzyliśmy rok temu, start Lublin fajnie trafił z Laksą, fajnie trafił z rozgrywającym i to wszystko się zazębiło. I tak samo jeden zawodnik, który zagra sezon życia, może spowodować, że pociągnie kilka wygranych. Dobre. Oczywiście. A myślimy, że Gliwice, nie zgadzam się. Myślimy, że oni tam troszeczkę tam mają taki potencjału troszeczkę więcej, ale i tam ma tak, myślimy, 2 zawodnika, którzy grali u G League, co jest loteria cały czas teraz, tak dalej. Popatrzymy. Dobra, jedziemy dalej. MKS Dąbrowa Górnicza, włoski trener Magro, asystent Robert Skibniewski. Trener zna tego włoskiego trenera? Tak, rozmawiałem z nim przed kilka miesiącami. Jaki to będzie styl gry? Szybko będą grały, tam biegały. Oczywiście spróbowali szybko grać i biegać, ale nie jest tylko kwestia, jak będą grali. Grają tam, jak im pozwolisz, wiesz. Tam tak, faktycznie to nie jest zespół, który będę tam mogło tam dużo tam... Nie będę dużo pytania dla nich. Będę pytanie, jak będą grali z takimi mocniejszymi zespołami, jakich oni będą traktowały. I faktycznie nie wiem, jak poradzi ta Iwan Karacic. To jest teraz taki... Jaki to styl gry, kogo on tak przypomina z tych takich znanych czwórek? Bo to jest styl taki, że to ja to jest chłopak, który grał Liga z Chorwacji. To taki bardzo taki zły poziom u IG. To jest taki... Ale to nie jest, ale ludzie musi mieć pojęcie. Na Balkanu teraz mamy Liga Adriatycka Liga pierwsza, Adriatycka Liga druga i potem ma tych Liga lokalnych. Aha. On grał, jak ja pamiętam, Karacic grał u Szeroki Brzeg zespół i to w Bośni, a oni grali tylko Ligu Bośnie. To jest słaby poziom. Okay. To jest słaby poziom. A takiego samo zawodnika ma historia. Takiego chłopaka, tog Lonczara, taj Markus Lonczar. To jest taki poziom, jak chcemy gadać o poziomu, wrócimy się jeszcze raz. Liga Adriatycka, największy poziom, ale i ona teraz więcej nie to, co była. Ale oczywiście tam ma jeden Euroligowy zespół, 2 Eurocup, tak da, jest te grania. Potem ma ta Adriatycka Liga 2,
co je tam grał taj Gabrić, co teraz gra u Astori. Na końcu taj Gabrić grał tam jeden miesiąc, kiedy ja prowadziłem Jesil Giresun. Nie dał rady tam u Turcji. Tam było taki duży, bardzo ciężko dla niego. Тогда, то есть сейчас квестия, как те хлопаки, которые сейчас фактически ходят с Балкана, а не говорим о заводиках, которые ходят с первой и второй адриатической лиги. То есть молодой хлопак? Дай мне, что тот имеет 27-8 лет, тот Карачич. А мы посмотрим, то есть сейчас квестия. Еще раз говорю, не нужно все, которые ходят с Балкана, быть хорошими заводниками. То есть первое. Ауи nie chcę oczywiście tam nic gadać przeciw chłopaka. Można tam, prosto tam do wszystkich tam będę i pierwsze dla mnie pokazał, da on może tam spokojno zagrać i da będę taki jeden od lepich zawodnika tej drużyny. Jak ja tam troszeczkę oglądałem, oni mają dwa zawodnika, którzy grali ostatni rok u Ligi Holandii, bo taki tak samo, taki cienki taki poziom. To jest taki taj Mazurczak, który teraz myśli, ma polski paszport. Debiut będzie miał. No właśnie chciałem zapytać, jak myślicie, czy ten zestaw na jedynce point guardów, no to jest... Mazurczak jest taki agresywny, to o nie więcej tam 2-1-1-2. On to jest taki, to nie by ja mówił tam point guard. On tam ostatni rok u Holandii grał na 15-16 punktów, jak ja myślę. Asystent chyba lepszy rozgrywający. No właśnie, może Skiba się będzie musiał przebrać. O, może być. Nie. Dobra, ja pomogę chłopakom, nie? Pokażę. Mi się wydaje, że na treningu spokojnie, jak będzie brakowało i któryś z rozgrywających będzie kontynuowany. Chętnie na pewno robię. Ja uważam, że na połówce ze spokojem sobie poradzi. No dobra, no bo to jest... Interes to będzie taj Sasha Killea-Jones. To ten zawodnik teraz u tym meczami, co grają pogotowanie, gra tak solidnie, ma dobre numery. I popatrzymy i tam on ostatni rok grał tam on ma doświadczenia te VTB UIG, jak ja pamiętam to było taki nie wiem jaki zespół nie wiem, może nie było Estonia, ale popatrzymy, to taki ciężko teraz mówić, tu ma jeden zawodnik, który grał przed, ale ja nie wiem co się dzieje z tym zawodnikiem. Jak ja dobrze pamiętam, to jest Limur. To jest chłopak, jak jest Limur, albo taj drugi. On grał u Włoszech dwa sezony, kiedy coach Magro był asystentem trenera u Bresci. I on pierwszy sezon u Włoszech zagrał bardzo solidnie. Tam blisko 13-14 punktów. Następnie było troszeczkę tam słabsze. A potem ta kariera, jak się ogląda, zaczynała chodzić tak, potem myślę, że grał u Mitteldeutscher, co jest taki bardzo zły poziom Bundesligi. Tak da, u tym czasu mi wygląda, jak kariera chodzi, wiesz, tam na dole troszeczkę. Ale nie wiesz, nie masz pojęcia. Ktoś jeszcze z tego zestawu może odpalić? Kamilo zdradzę teraz, bo z Kamilem jeździłem przez pół roku samochodem do Leszna i zdradzę nasze rozmowy. Pierwsze, co widzę po tych dwóch zespołach i następnych zespołach, które zobaczymy z dołu tabeli, że grają w ekstraklasie, a nie powinni, bo w pierwszej lidze grają lepsi zawodnicy niż ci, co są w tych składach. Ale to jest największy problem polskiej koszykówki. Faktycznie. Bardzo dobra, słuszna uwaga. Ja wczoraj prowadziłem tak piesa i myślałem cały czas, w jakim kierunku to będę tu gadanie. I ja muszę odpowiedzieć, jak ja pomysł mam. Jak cały czas u Polski się narzeka, nie ma młodych zawodnika, nie ma młodych zawodnika, nie ma to. Ale jak Polska Liga, PLK u następnych kilka lat nie będzie chciała powtórno zmieniać warunki i podać na końcu 15 zagranicznych zawodnika, szybko się musi zrobić i to musi być pierwsza liga, ale zostawić takie warunki do zespoła, da faktycznie to będą zespoły, które będą podawali szanse na młode zawodniki.
ale nie tylko jest młody. Jego młody, a tak faktycznie mają poziom. I pierwszy krok dla mnie musi być, da nie może być więcej niż 3 zawodnika starsza u zespołami. I muszę, o ekstraklasie, tak? Nie, mówię za pierwszą ligę. Pierwszą ligę. I musi być 2 zagraniczne zawodniki. Musi być. I w tym czasie, oczywiście, i ty masz 5 zawodników do grania. Jeszcze zostało 7 takich stolików, gdzie możesz mieć zawodniki do 22-23 lata. Proszę bardzo. No to wtedy podniósł może by się poziom. I zaczyna, on w tym czasie ty musisz pracować z tymi młodymi zawodnikami. Nie możesz tylko kombinować, zakupim tego, taj przyjdzie. Wiesz, to faktycznie musisz szkolować młode zawodniki i nie pozwolić, jak teraz mają sytuację u Włoszek. Po co u Włoszkoj drugiej ligi gra tylko 2 zagraniczne zawodnika? Jer chce ją podać szansę na zawodnikę Włochy. Po co u trzeciej Włoszkoj ligi nie ma zagranicznych zawodnika? Zero. U Włoszek pierwsza liga ma zagranicznych, druga liga ma tylko 2, trzecia nie ma, czwarta nie ma, piąta ma. U piątej ligi włoskiej możesz mieć zagranicznego zawodnika, tak, ale u trzeciej nie. Musisz mieć i tam musisz się zaplanować, u jakim to kierunku będę chodziło, a nie później będziemy szybko mali chłopaki od 44-5 lat będą grali jeszcze koszykówkę. Tak, no ale oni na te minuty, przykład mój, chodzi o minuty. Lepiej wziąć za tańsze pieniądze na ten minuty ale tańszego zawodnika. Ale tu się nie możesz, ale nie możesz na PLK trenować młode zawodnika. Kamil, no, ja rozumiem, Kamil, no ale... Ale wiesz, jaki jest drugi problem, który ja widzę? Masz takiego zawodnika, który będzie w ekstraklasie, on będzie trenował cały rok, on przychodzi potem do mnie do pierwszej ligi, ja z nim rozmawiam, ja mówię, tak sobie w myślach mówię, no nie można przekląć, nie? Ale delikatnie go porypało. No. Ale słuchaj, ty po tym, co mówiłeś za prezesę, nie będziesz mal, nie, pracy nie miał. Pierwsza liga, musimy zaczynać. Tylko jak należy będę zaczynał no to co, tak, mógł ja zostać prezes i ja ty podam pracę. Należy tym ludziom tłumaczyć, że oni są zapchani dziurami. Są osoby dlatego, ale że tak zarabiają mniej niż zawodnicy pierwszoligowi. Bo z tego mi się najbardziej podoba decyzja Michała Kroczaka, bo uważam, że on był obiecującym, wyróżniającym się zawodnikiem pierwszym. Okay, I tacy zawodnicy powinni grać w za przeproszeniem, nie obraź się Jakubie, ale był u ciebie. Był. Proszę, powiedz, co o nim sądzisz. No i widać, że dyplomatycznie, bo widać, że Jakub nie grał nigdy normalnych minut. Po prostu no widać, że potrzebowałby grania, ale, a się bujał. Ale wrócimy tak, jeszcze raz. Agenci też krzywdę robią, przepraszam, tu jest młodym zawodnikom. Ale tu jest kwestia tylko, da, tu jak poziom polskiej ligi musi chodzić na górę, tu się nie może rozmawiać o podamy mu umowę, jestem młody, siedzi na ławce, nic nie robi. Do młodych może się zrobić pierwsza liga, to może dokładnie być tak, liga atraktywna. A nie w ekstraklasie, co on się tam tego nauczy? Scoutingu się nic, nauczy? Nic. No to jest, to jest praktyka. Ale pierwsza polska liga musi mieć jednego albo 2 zagraniczne zawodnika. Jer u tym czasu... Wyobrażasz sobie w Prudniku? Nie, ja się zgadzam z trenerem. Ale jeden słuchaj, zagraniczny, będziesz mal większy poziom drużyny. Trenerzy się będą drużynę będą mali lepiej i finansowo będą trafili lepiej. Jer ty oczywiście teraz jaka jest sytuacja, jak chcesz polskiego zawodnika, ty możesz polskiego zawodnika zakupić za jednego polskiego dobrego zawodnika, możesz zakupić 2 młode zawodnika z zagraniczna, z uczelnie, tak, nie wiem tak, co, tak. I potem zostawić 3 dobre polskie zawodnika i ja mówię jeszcze raz i to jest 5 i potem mamy jeszcze 7 stolików tam, gdzie mogą możliwości 7 młodych zawodnika Polaka. Ile to jest drużyna u pierwszej ligi? 16? Ile było Radek teraz? 16. Mówimy o 100 zawodnika młodych polskich, którzy mogą tam grać, mogą grać i rozwijać się. Jer nie może jeden i zespół... oni byliby zadowoleni też, bo by grali, a nie tak... A oczywiście. Wydawałoby im się, że będą dostaną szansę, a no niestety. No. Wiesz o tym dobrze, że cały czas używam tego słowa, że ludzie najczęściej się oszukują. I ci zawodnicy się oszukują. Ale żebyśmy nie przeszli i przejdźmy dalej. Nie, idziemy na następny. Bo to jest biedna Dąbrowa.
Skiba, pozdrawiam. Też jestem ciekawy, czy Robert zagra. A jestem tam, popatrz, ma taki, to... Jest tre... grający. Legia, panie Adamie, spokojnie. Legia Warszawa była trzecia od końca w zeszłym sezonie. Co myślicie teraz, tutaj trener Wojciech Kamiński wraca do Warszawy? A może to pytanie, co myślicie, a ja mówię, nie myślę nic. A bardzo dobrze, ja to samo chciałem powiedzieć. To do widzenia. Dziękuję, ale przepraszam. Nie, ja chcę mówić, co ja tam... Co widzicie? Bibis na jedynce, ja tu widzi, Moris Karola, oglądam, Kulka, Wyka. Wiem tam, jak coach Kamiński tam lubi grać. Będę Justin Bibis carte blanche. I to jest taki system, który lubi coach Kamiński. I teraz u tym meczami, co grają sparingi, możesz popatrzeć, że on gra tam na wysokim poziomu, jak mówimy o punktami. Oczywiście tak samo taj zespół i wygrał tam kilka meczów, ale później jest kwestia, przeciw kogo ma wygrane, ale ma wygrane oczywiście przeciw zespołu, z którym będę walczył, myślę, nie za playoff, ale tam ciężka walka za, myślę, ostatnich 5-6 drużyna. Dla mnie problem może być Justin Bibin z kontuzją, on jest taki malutki i bardzo niefizyczny. Nie może być. Bibins był w Polfarbie? Tak. U Polfarbie, potem chodził do Serbii, ale do zespołu, który gra serbskie ligi. To jest tam i trzeci poziom, jeszcze raz mówię, trzeci poziom. Nie Adriatic 1, nie Adriatic 2, jego Mladost Zemun. Lokalna liga. To jest trzecia liga. Ale w Polsce mówi się, że w Serbii gra i to też to jest, a nikt nie wie, nie, że to jest trzecia. Nie wie, oczywiście, a potem zagrał u Węgry. I wrócił się teraz do Polski. Potem mamy to Jamal Morrisa, który tam faktycznie ostatni sezon zagrał kilka meczów, to co było meczów u Splitu, u Chorwacji. Około tam 7 punktów mał. Chłopak nie jest taki shooting guard, nie zły zawodnik. Sezon przed, jak ja pamiętam, nie miał pracy, albo nie wiem, gdzie grał, tylko jeden mecz zagrał u Splitu i potem go zostawili na następny sezon. I popatrzymy, jak to będzie wyglądało. Z dwa zawodnika faktycznie to jest numer jeden i numer dwa i to będą, myślę, poważni zawodnicy za taj cały zespół. I tu mamy jeszcze tego kontuzjowanego Earl Watsona, który ma tam dużo więcej doświadczenia niż ty wszyscy zawodnicy tam razem, który grał tam u dużo liga, ale jeszcze nic tam nie pokazał. On teraz złapał kontuzję jakoś? On cały czas jest kontuzjowany i cały czas tam trenuje tak indywidualnie. Jego brak będzie problemem chyba gdzieś tam. Oczywiście. A potem tam oczywiście Jakub Karolak teraz... od Jakuba się tam dużo teraz będzie chciał odżyć po Anwilu. Oczywiście. Ale popatrzymy. To wszystko, ja mówię jeszcze raz. Jeden zawodnik, oczywiście, albo dwa, nie, to nie jest drużyna. Tu musi tam oczywiście i Karolak, i Watson, i wszyscy tych chłopaki tam, które są tam na rosteru, muszę tam mocno pracować, jak chcę faktycznie nie być tak u najgorszej te trzy ostatnie ligi. To jest tam, dla mnie to jest minimalna różnica. To dla mnie, ja nie mogę teraz mówić, Legia jest lepiej zespół od Dąbrowy i ona tam będzie im dominowała na Dąbrowę. To jest faktycznie będę na dwa mecze, na pilku. Tak mnie to wszystko wygląda. Radek? Tak, ostatni sezon pokazał, że dobry amerykański zawodnik, czyli na przykład mamy Lamara w starcie Lublin, potrafi pociągnąć zespół na wyższy poziom. I teraz jest pytanie, czy zespoły będą mieli tego głównego zawodnika, niekontuzjowanego. I to jest najważniejsze. Jak Bibins będzie grał na 30, bo nie oszukujmy się, Bibins czy drugi Amerykanie będą grali po 30 minut, znamy trenera Kamińskiego, to będzie oparty na 7 zawodnikach. Chłopaki będą trafiać. Będą trafiać, nie ma problemu. Bo tak patrzyliśmy start Lublin. I teraz
większość zespołów, tak samo, może nieładnie powiedziałem czy o Gliwicach, czy o Dąbrowie, tak samo, tyle, że będą grali 6-7 zawodnikami. Czyli jak ci najważniejsi zawodnicy będą zdrowi, będą trafiać, jeden transfer wyjdzie naprawdę dobrze i Polacy, tutaj Polacy na przykład, możemy oceniać, dla mnie Konopacki jest bardzo pożytecznym zawodnikiem, Karolak bardzo pożytecznym zawodnikiem. Fajnie gra. I tak samo, jeżeli chodzi, bardzo lubię, bo jeszcze z moich czasów, Linowski, czy Kulka, Wyka, to jest bardzo pożyteczny zespół. Jak Kulka zafunkcjonuje, dokładnie, w sezonie w pierwszej lidze. Zobaczymy. I teraz nie wiem, czy ty się ze mną zgadzacie, że to też będzie tak by weryfikacja trenerów. Bo każdy trener będzie musiał troszkę jednak więcej od siebie dać, bo jednak tych zmian zawodników, krótki czas, będzie ta taktyka, jak szybko mogę przetłumaczyć zespołowi, wyjaśnić zespołowi, przekonać ich do swojej taktyki. I czy oni to zapamiętają? Bo jednak pamiętajmy, wiesz o tym dobrze jak w Lesznie, taktyka taktyką, a najważniejsza realizacja. I teraz zobaczymy, jak zawodnicy będą realizować. Bo to, co trener mówi, dwóch zawodników nie gra, tylko gra pięciu. A jak to trenerze jest, jak trener coś mówi cały tydzień, wszyscy tak, rozumiemy, przychodzi mecz i gościu idzie dołem, pierwszą akcję na przykład. Ale mówiłem, ale żeby... Mówiłem. A dobrze. Teraz jak chcę sobie z tym poradzić? Zależy kto zrobi. Ale to jest dużo ma takich sytuacja było. A ja pamiętam tak samo, jakie są sytuacje, kiedy trenujesz i potem zaczyna mecz, duży nacisk na wszystkie, na trenera, na zespół i potem wszyscy, albo nikt nic nie robi więcej, wszyscy czekają, jedni na drugie faktycznie czekają i zespół nie gra nic, jeden złapa piłkę, rzuca za 10 metra, zrobi trójeczku i wszystkie mówią, brawo, to, super. I tu zaczyna teraz następna rozmowa. Ile razy w życiu miałem sytuację, da nie zgadzam się z tym, co się dzieje na boisku, 100%. Ale idzie. Nie mam pojęcia, co się dzieje na boisku, jer wszystko idzie u drugim kierunku. Ja chcę lewo, wszystkie chodzą prawo, ale zespół wygra. I po meczu, i to jest najgorsze. I w tym czasu, teraz, to jest nowa nauka, to se teraz to ostatnich kilka lat se uczy, taki musisz być dobry aktor. Przyjść na preskonferencję i mówić, zagraliśmy dobry mecz. Tak jak Stelach trafił wtedy ten rzut. Wiesz, zagraliśmy dobry mecz. A z drugiej strony, jak myślisz, jak chcesz być normalny, musi to być wstyd, jak grałeś. Ale zagraliśmy tak bardzo dobry mecz. Tyle, że przepraszam, że przerwę, ale mam jednego trenera w swoim rozkładzie, gdzie znałem taktykę przedmeczową. Robiliśmy dokładnie wszystko odwrotnie. Tylko ja nie wiem, jak, dlaczego to było skuteczne. Ja słuchałem tej konferencji, bo akurat przyszedł i mówi tak, w 95% wypełniliśmy założenia przedmeczowe, jestem dumny ze swoich zawodników. Oczywiście. Wykonali świetną robotę, a ja tak mówię, aha, na tym polega trenerka. I powiedziałem, nauczyłem się. Oczywiście. I w NBA, sorry, że tak powiem, aktorstwo musi być na wysokim poziomie. Oczywiście. I trzymanie ciśnienia tam. Nie, ale nie, to aktorstwo. Trzymanie ciśnienia to jest aktorstwo. To nie jest tak, że ktoś może trzymać. Nie, ty musisz się tego nauczyć. Nie, ja tylko, ja nie wiem to teraz, myślę, da, jak chodzimy na NBA, to jest taki kompletno druga ta kultura, wiesz. To jest inaczej troszkę. Oczywiście, to jest liga zawodnika. Oni się nie denerwują na zawodników, bo mają wszystko zapłacone i mają kontrakty gwarantowane. Dokładnie, to czym się denerwować? Ale każdego dnia. Bo nas wyrzucą, bo nie zapłacą, to było za moich czasów. Dobrze, jedziemy następnym. A tak, muszę dobrze zagrać, żeby zapłacili. Tak, żeby zapłacili, ale to skończamy. To musimy, ale naprawdę, panowie, musimy panie zapłacić. Ja tak się zacząłem zastanawiać po 30. Tak, ciekawe, czy pani kasjerka mówi tak, nie, dzisiaj zrobię na przykład... 400 bułek. Nie, ale wszystko zrobię. Dzisiaj takie te bułki będą, ale piekarz mówi tak, ale faktycznie to jest śmieszno teraz, ale to jest tragedia.
I teraz, jak, ja tak myślałem, jak chodzisz do pracy. Ja przez ciebie też tak później myślę, jak młody wchodziłem ale do słuchaj, chodzisz do pracy, idziesz do banku pracować, tak. Idziesz i mówisz, jak dzisiaj nie będę dobrze pracował w banku, nie zapłacę. Jak nie zapłacę? Bo nie zajebię ten ale nie, no to, nie mówię, ale niektóre kluby wprowadziły te standardy. Może nie. To jest straszne. Ja pamiętam, opowiadałem ci tą historię, jak byłem w Czechach. Przegrałem pierwszy mecz, Polak siedzi i na przykład ja 10 minut siedzę z rękoma, głowa w rękę i mówię tak, co się dzieje, czy oni mi coś zrobią, a gość przychodzi do mnie, Radek, co jest? Tak. Ja mówię, co, przegraliście mecz? Ja mówię, jeszcze 40 spotkań, co ty się denerwujesz? Później, po przegranym meczu oni idą, idziemy na piwo. Ja mówię, nie wolno iść, przecież ktoś tam będzie będzie kara. A ja mówię, przecież ty jesteś normalnym człowiekiem, masz prawo iść na jedno piwo, nie narypiesz się. A wie trener, jak ja się bałem, jak przegraliśmy gdzieś tam, chociaż my mało przegrywaliśmy. Jezus, teraz trenerowali. No. Zajebie nas na liniach, mówię, koniec. I trzeba maksa było z siebie dać. Nie, to na liniach rozumiem, ale chodziło o wypłatę. Nie może być znaczy, tak, że trenowanie tak i tak. Ja pamiętam, kiedy byłem u Belgii i później u mnie grał ten zawodnik Weselin Petrovic. Ten sezon, on mi mówił, on był Pepin Steru, to był taki, Nikša Bavčević był trener i był taki poważny zespół w tym czasie u Belgii. I on mi mówi, on przyszedł tam, on grał u Serbii, u Partizan Belgrad, Budućnost Podgorica, u takich poważnych zespołów, super zawodnik. Słuchaj, przyszło tam, pierwsze 4 mecze przegrały. On mi mówi, nie wiem co robić, nie wiem jak do domu chodzić, jer tam musi, jest, szatnia jest tu i tu ludzie tam czekają. I byłem u szatni godzinku po tej czwartej przegranej i teraz chcę popatrzeć, jak nie ma nikogo, da idziemy szybko do domu, wiesz, bo nikogo nie popatrzy więcej. A on jeden mówi, nie, teraz musimy chodzić do VIP-a na tam... Kolację. Nie, tam wszyscy sponsori czekają. On mówi, jo, jaki sponsori teraz? 4 przegrane sponsori. Co to będę, wiesz, tam się działało. Prosto zastraszony. I on chodzi do te VIP i wszyscy... Brawo! A oni tam po francusku mówią, brawo! Brawo! On mówi... on mi mówi, ja myślę, że jest film, wiesz, co się dzieje tu, 0-4 mamy, oni brawo, brawo, jaki brawo, on mówi, 0-4, mnie wstyd, chcę do domu jechać, ale to jest... Inna kultura. Inna kultura, a to, co mówite, to jest tak, ja pamiętam tak u Serbii, to faktycznie, jak nie wygrasz, nie wygrasz, nie trenujesz. Jak nie trenujesz, nie możesz bić u zespołu, ale jak nie wygrasz, oczywiście nie było pieniążki. Ale to jest tak, ja myślę, że to jest tak samo, jak się to mówi, taki system komune. Tak, dokładnie. Wiesz, mamy to zakodowane. Mentalno, tak, wiesz, tak. Taki zastraszony, wszyscy jesteśmy zastraszony, jer tam można przyjdzie taki malutki bus i tak. Wszyscy do busu. Ale się śmieją, ja miałem to samo, co trener. Jak mi klaskali po słabym meczu, ja mówię, czy ich oni mówią, wspaniałe widowisko. No, ale i tego się nauczyłem. Mówię, jak fajnie ten wynik falował. A ja mówię, przecież była strata. No, ale zadowoleni wszyscy. Zadowoleni. Tego się nauczyłem, że kibic musi być zadowolony. A u nas teraz... jest kibic jakiś bardzo... Wymagający. To jest, to zmieniło dużo koszykówki, jest tej Twitter, Facebook. Na lepsze czy gorsze? Na gorsze, na bardzo gorsze. I teraz ty faktycznie masz po jednym meczu, ty masz minimalnie 10 niezadowolnych trenera i zawodnika z innym imieniem i nazwisko na Twitteru, gadają głupoty, no tak, wiesz? I tam faktycznie klamają i cały czas robię taki ekstra nacisk na prezesa. Najgorsze, że to ktoś jak czyta, jest podatny, jakiś prezes. Czy na ktoś, zawodnikie. A nie, ty teraz masz, a słuchaj, ty teraz masz sytuację, kiedy taki sajt internetowy, który prowadzi takie wiadomości, tam zostawia cytatę
takich, nie wiem, co mówi nieki na Twitteru, wiesz, taki, nie ma ni imię, ni nazwisko, niego taki rumor, wiesz. Tak, jakiś kolega, jakiś Kowalski, Jan, to się każdy u nas mówi. Ale każdy może powiedzieć. Ale taka praca, nie? I oczywiście, to jest, ale to jest, co mówimy, taka praca. A mówiliście o tej Francji, tutaj był scout z Ratio Farm Ulm, Bronisław Wawrzyńczuk, i on z kolei mówił, że u nich jest taka kultura w Ulm, że trener musi przyjść do Viperi po meczu i jak przegra, to się musi po prostu powiedzieć, dlaczego przegrał, i tam nie wiem. No. Ale to jest oczywiście, i to mi się podoba, ale to jest kulturalnie. Kulturalnie tłumaczy taktykę i tak dalej. To jest normalnie. No dobrze, że jest trenera Urlepa, że on tłumaczy, że na pick and rollu ktoś tam nie obronił jakiemuś. Ale słuchaj, ale to jest normalnie, kiedy, słuchaj, to jest normalnie, to jest tak, to jest inna kultura. Jak tam... Oni wymagają, płacą, wymagają. Ale z drugiej strony taka relacja się wiąże, nie? Że to jest, a nie, że gościu idzie do domu i ma w nosie. Ja jak pracowałem w Śląsku, zawsze prezes wiedział, jaka będzie taktyka przed meczem. No. No. Trener popatrzył. Ale nie, jak byłem asystentem. Nie, jak byłem asystentem. Asystentem. Nie, prezes chciał wiedzieć. No to ja mówię, ja nie mam problemu. Kiedy to było? Jak byłem w pierwszej lidze. A. To nie, jak byłem z trenerem, nie. Nie, oczywiście. No tutaj nie będziemy obiektywni, jak dojdziemy do Śląska pewnie, no ale to poczekamy. Bardzo sobie będziemy obiektywni. Poczekamy, bo dużo emocji w nas jest. Następna, Legia Warszawa, jak zrobi playoffy, to będzie chyba zadowolona powinna być. Uf. Bardzo. Jedziemy dalej, GTK Gliwice, trener Matija Zollner, sporo obcokrajowców. Znajdź, panie Adamie, Gliwice. A nie sporo, 4 mają. I to sporo. I 4, 1 nie gra, to 3. A ten chłopak chyba się poparzył, tak? Tak. No to co, chłopaki? Co się poparzył, to tam im wygląda... Dobry miałeś. A tak mówię, ale ja myślę, że tutaj najlepiej może być tutaj Jordan Varando. To jest taki brat tego Jarvis Varanda, co grał u Miami, jak pamiętam dobrze. Dokładnie. I to jest zawodnik, który ostatni rok grał u Ligi Węgry. U tak samym zespołu, gdzie pracował Zollner. Tak, to jest zawodnik, który faktycznie trener go dobrze poznaje, tego zawodnika. I myślę, że to może być taki interesny zawodnik. Potem Tyred zagrał, myślę, jeden mecz, mal tam jakiś triple-double na tym meczu. Jeszcze tam taj Terry Henderson, ja pamiętam, to jest taj chłopak z Gonzagi. Perkins. Przepraszam, Perkins, tak. Ale to jest G-Liga. I tu będzie kwestia, jak to będzie wyglądało. I się zaklimatyzuje w Polsce. Tutaj chłopaki z polskiego kosza mówią, że to taki klasyczny rozgrywający, że dużo pick and rolla, chętnie podaje i dobrze rzuca z dystansu. Tylko to jest taka, w internecie bardzo często się takie opisy... Tutaj jest taka, tutaj też dodatek, że zupełnie inny niż był ten Duke Mondi. Że powinien być gwarancją takiego spokoju. A tutaj Duke Mondi do nikogo nie podawał pil... No mówię, to zupełnie inny zawodnik, nie. Dlatego mówię, spokój jakiś taki... A słuchaj, tylko, po Duke Mondi wszyscy zawodnicy są tam... Podoba mi się stwierdzenie przez sezon spokojny, ale jak będą ci mówili, zaraz przyjedzie nowy zawodnik, to już będzie się nauczył rzucać. Pamiętaj, kto mu to mówi? Z Twittera musi to czytać. Ja oglądałem dwa mecze, tutaj Duke Mondi, taj chłopak, on chodzi i on nie podaje do czasu, dok nie jest kompletnie zatrzymany. I tylko ten czasu podaje. Harden. Tak jest. Jeszcze nie trafia. Tak, oczywiście. Ale oni jeszcze chyba zrobią jakieś transfery, tak? Bo widzę, że tu chyba centra brakuje jakiegoś. Myślę, nie. Jak mają te Greta, nie. A jak ta Red nie da radę. Myślę, że musi zrobić. Teraz mają jednego zawodnika mniejsze. Popatrz, to bez tego Reta. Jeszcze chyba z 3 tygodnie. Szymański, Dyduszko. Przerwy, prawda? Tak, i dla mnie to tak cienko wyglądał ten czasu bez tego Reta. Z tym Retem i jeszcze jednym zawodnikiem ewentualno, myślę, że to może wyglądać solidnie ten zespół. Czego się nauczyłem? Przepraszam, tylko ich może zabić ta Europa, to co grają. To jak ja pamiętam, grają Europę, FIBA Cup grają.
Myślę tutaj FIBA Cup, nie FIBA Euroligię. Sprawdzimy to, pan Adam to wklei później. Czy oni grali ten swój taki lokalny? Nie, ale się zgłosili, tak? Ale zgłosili się, ale nie wiadomo, czy oni zgłosili się do eliminacji. Nie wiadomo, czy te eliminacje były podobne. Nie, ja myślę, że nie ma eliminacji, ale myślę, że ich akceptowali do grupy, ale nie wiem. Nie mam. Nie. Adria, ale to byli rok temu w Adria. A to rok temu. Ja powiem tyle, że jak obserwuję zespoły, albo próbuję je zaklasyfikować, które miejsce zajmą, to patrzę też na nazwiska po czterech Amerykanach. No to dalej, no to kto pierwszy, to rozumiem, że Polacy zaraz się pojawią, to tak? Jest, tak, to jest Radwański, Szlachetka i Diduszko. I Tyłka to nie urywa. No to są chłopaki, no walczaki, no to będzie kategoria najlepsi żołnierze PLK, myślę, że Diduszko, Łukasz i Bartek to tam się też pojawią, bo każdy trener takiego chłopaka chce mieć w drużynie. Ja jestem ciekawy, jak zgłosili się. Ja jestem ciekawy, jak właśnie Josh Perkins, bo jednak na tym zawodniku z piłką, bo jak trener wspomniał, czasami w meczu będzie 10 sytuacji, że nic nie wyjdzie i trzeba będzie strzelić na przykład z daleka, wymusić przewinienie. I teraz, który zespół z dołu tabeli ma takiego zawodnika, który z tego zrobi na przykład 10 punktów? Z tych 10 akcji zrobi 10 punktów, trafi coś szalonego, bo tego trener potrzebuje. Bo tak samo, dla mnie to jest chyba 6., 7. zespół, który będzie walczył o utrzymanie. Nie, oczywiście, oczywiście. Tu nie ma. Faktycznie, ja kiedy mówiłem, że myślę, że GTK nie będą ostatnia 3. To bardzo ciężko powiedzieć o 3. A to tak. Oczywiście. To jest teraz. Może lepiej mówić o ostatnich 6-7 zespołach. No, dlatego się spotkaliśmy, żeby o tym pogadać. Tamten sezon pokazał, że była to jakby liga dwóch prędkości. Podzielimy na 3 grupy. Grupa trzecia, grupa taka, co walczy o utrzymanie. Ja tą pierwszą nazywam, że ona gra w kosza. I trenuje jak koszykarze, świadomość jest wielka. Tak, to jest pierwsza, że oni grają o mistrzostwo. Tak, dojdziemy. No dobra, ja jestem ciekawy, jak temu jakoś Mateuszowi Szlachetce jakoś tak... Nie będą. Pan Adam jest kurde super. Mieli grać w eliminacjach, ale te eliminacje... Ja jestem ciekaw, jak Mateusz Szlachetka, czy dalej będzie się rozwijał, bo miał takie przebłyski fajnego sezonu, ten chłopak. Masz może tego lepiej, ty więcej oglądasz meczyków. Nie, dla mnie jestem fanem Gołębiowskiego. O! Dlaczego? Dla mnie to jest zawodnik, który ma papiery na granie i tylko nie rozumiem, dlaczego nie może tego takiego kroku do góry takiego wyraźnego, bo to ma wiek odpowiedni, a pamiętam, że 2 lata temu miał sezon, końcówkę sezonu. To ten chłopak w Polfarmie tak, był. A tak. Ostatni sezon już taki chimeryczny. Dobra, jedziemy dalej. Tu były Gliwice. Hydrotrack Radom. Trener Witka. Pozdrawiam cię, Robert. Bardzo ograniczony budżet. Na papierze, wiadomo, papier wszystko przejmuje, no ale ten skład, no spore wyzwanie przed trenerem Witką. Ciężka praca. Bardzo ciężka praca. Naprawdę nie, że współczuję, bo praca jest i praca, gratuluję. No, bardzo. Tu będę kwestia, ja myślę, że ty, wszystkie zespoły, muszę skupić na 6-10 meczów. To tak będę wyglądało. To będę tam... dla te wszystkie zespoły, o których teraz gadamy, nie będę interesno, jak będą grali przeciw Stelmetu, przeciw Anvilu, i to później mówimy, bardzo dobry mecz zagraliśmy przeciw Anvilu. Przegraliśmy 7 punktów tylko. Było tam ostatnia minuta było remis i przegraliśmy. Panu domu przegrana, koniec. Taki zespoły, co teraz mówiliśmy, ostatnich 6-7 zespoła, oni bardzo muszą tylko myśleć na takie mecze jedni przeciw drugim, które będą zagrały. I nie tylko to, o różnicy wygranych i przegranych. O różnicy wygranych i przegranych. Jer daje mi się, da o wszystkich o tych ostatnich 5-6 zespołów, co gadaliśmy, będą ciężkie prace mali wygrać przeciw najlepszych drużyn. Myślę, że to lekko może być 0-2 za 5-6 drużyn. A jak ciężko się, no jesteście już, ty zatrzymasz, Radek, trener wiele lat, jak ciężko pracować z drużyną, jak jeden mecz przegrasz, drugi mecz przegrasz, trzeci, no jak to jest bardzo trudna praca, prawda, ten psychicznie. Najważniejsze, jakiego ma się prezesa. Ale dobrze, ale no super. Bo to są drużyny, które mogą mieć takie jakieś rany, takie tak, niekorzystne. Tak, rozmawialiśmy o kalendarzu. Ale faktycznie myślę, że tu jest dużo tam, jak ty masz potencjała u drużyny, a przegrasz, to nie jest problem. To nie jest problem. Nie, to nie jest problem, jak masz potencjał. Jak potencjał masz,
ty możesz wygrać taki następny mecz, to faktycznie czekamy na taki potencjał. To ja odwrot... To, ale, słuchaj, ale jak nie masz potencjału i jak przegrasz, to nie masz czego brać. Nie, never ending story. Wiesz, idziesz, chodzisz, tylko jesteś tu, jer masz pracę. Tylko chodzisz, jer podają pieniądze. To w tym życiu się zgadza. Wiesz, tak. I faktycznie ja malem, kiedy prowadziłem zespół u Lwowie, u tej Superligi Ukrainy, mieliśmy problem z halą. Rozmawialiśmy o tym, kiedy byłem u Kamila. I pierwszych 6 meczów graliśmy na wyjazd. I to było ciężki mecz. I wszystkich 6 przegraliśmy. Ale słuchaj, a i tu dobrze pracowaliśmy nad treningami. Była taka dobra energia. I tu było możliwe popatrzeć, że my mamy potencjał. I kiedy wygramy pierwszy mecz, to krenie taki avalanche. Wiesz, to wszystko. Przegraliśmy 6 meczów, potem wygraliśmy 4 razy. Wiesz. I tu se zmienia sezon. Wszystko. Ale największy problem od wszystkich tych słabszych zespołów będzie wyglądał, ja se zgadzam to, od pierwszych 7 meczów 6 na wyjazd. Słuchaj, to może być tam koniec. Zabójstwo. No to zabójstwo jest dla głowy. Jeżeli chodzi o Radom, to dla mnie to jest sezon dla Zeguły. Powiem, że on może na przykład. I jak raz w słabszym zespole, jeżeli chodzi o osobowo, to możesz dostać minuty i to jest szansa. No może zyskać. I tak samo Kurpisz. Dla mnie może zyskać, dlatego że ma możliwości, jeżeli chodzi o rzut. Na wielu pozycjach może grać. Ale tu jest największa kwestia, co chce Hidrotrak Radom. Szkolować zawodnikę albo zostać u Ligi. Zostać u Ligi. A chce zostać u Ligi, ona se musi o tom pomyśleć, da to, co mówisz teraz, Mikołaj Kurpisz, można będę, nie będę grał tylko, co teraz gra, wiesz, ja to pamiętam tak samo, kiedy tam prowadziłem zespoły. Słuchajcie, trening meczy, pogotowanie do sezonu, wszyscy grają, wszyscy super. Tak. Słuchaj, zaczyna pierwszy mecz, przegrasz pierwszy mecz. Młody, ambitny, chce pracować tam, nie wiem co. Wszystkie te głupoty idą na bok. Idą na bok i teraz zaczynamy grać za 6 zawodnika, którzy dają radę. Ale dobrze, chciałbym właśnie zauważyć, że... No nerwoza się. Nie, ale dla mnie najważniejsze, siedem zespołów, kto ma najlepszego trenera? Bo ten trener, tak, kto ma najlepszego trenera? Politycznie nie będę mówił, ale ty możesz odpowiedzieć. Nie, Kamil. Ty możesz pytać i odpowiedzieć. Ja będę dyplomatycznie, jak kolegą będę kibicował, z którymi grałem. To, tu z tej bandy to Robertowi Witce. Kibicujesz. Kibicuję, bo znamy się z kadry i tak dalej. Życzę, a w ogóle taka tendencja jest, że same byłe czwórki zaczynają być trenerami. 3-4 pozycje, jedynki nie ma jako trenera polskiego. Nie ma. Nie ma. Robert będzie zaraz. Ale dalej. Nie chcą. A Koszarek chce być trener? Nie. Coś słyszałem, że może Łukasz chcieć być. Kto wie? Popatrzymy. Kto gwiazdą? Griffin? Tej drużyny będzie liderem? Ciężko odpowiedzieć teraz. To teraz jest. Kwestia jest... Ja myślę, że dużo zależy, co jest, wiesz, jaka jest tragedia wszystkich zespołów, ale nie tylko polskiej, kiedy dużo będzie zależało od pierwszego meczu. Oni pierwszy mecz grają, jak ja dobrze pamiętam, u Warszawy z Legią. I słuchaj, jedni i drugi. I teraz Legia wygrała, myślę, 2 mecze wygrali z Radomem. Tak. I słuchaj, i to wszystko się zapomina za sekundę. Tak. Przegrasz domu pierwszy mecz z Radomem i wszystkim mieć, wiesz... Dlatego dla mnie mecze przesezonowe to są do zapomnienia. Nie, to jest sezon taki, to jest coś innego. To może lepiej nie grać z polskimi drużynami, lepiej jeździć. Nie przywiązywać do tego wagi, jeżeli chodzi. To jest całkowicie, Amerykanin rzuci 20 rzutów, mówię, to można, to w następnym meczu też rzucę 20 rzutów. Dobra. Nie, faktycznie byłoby lepiej nie grać, ale finansowo to się nie uda. Byłoby lepiej nie grać. Ja tam cały czas... Ja pamiętam, kiedy byłem u Stelbetu i nie chciałem grać z polskimi drużynami. Wszyscy byli bardzo zły. Tak, pamiętam. Ale nie graliśmy wtedy. Ale minimalnie.
minimalnie, bardzo zły, oni nie chcą grać, nie wiem co oni chcą, tak. My nie chcemy nic, nie chcemy grać z polskimi drużynami, jak nie chcemy, będziemy grali z polskimi drużynami, kiedy liga zaczyna. Ale źle to jest widziane. A dałoby radę zagrać bez żadnych, była jakaś drużyna, co z zero sparingu zagrała i poszła do ligi od razu? Sami sobie trenowali, my z nikim nie gramy pre-season. Mi się wydaje, że ktoś tam... Dobre by to było? Ja Ukrainii miałem tylko dwa mecze, nie mieliśmy pieniążki za wyjazd i tylko dwa zagraliśmy. No i można. Możesz i nie grać, wiesz. Przyjdziesz na mecz i odłączysz. W bańce możesz siedzieć. 11 drużyna w zeszłym sezonie, Astoria Bydgoszcz, trener Gronek. Ja wam powiem szczerze, że podziwiam trenera Gronka, bo on nabrał doświadczenia, namaścił go trener Filipowski gdzieś tam. Zaczynał też u trenera Uwalina. I gdzieś tam się trener Gronek wykazuje, ta Polfarma, teraz Bydgoszcz tak sobie wybiera zespoły, albo jego zespoły wybierają. Powiedzcie coś, no ja rzucam hasło. Ty tam troszeczkę, a my musimy teraz gadać. Słuchaj, przyszliście, to trzeba gadać. Słuchaj, na pewno, o treneru największe mówię wyniki. I ja statystycznie nie chcę mówić, kto jest tu najlepszy trener, a kto jest najgorszy trener, bo nie wiem co. No tak, no ale on jest taki... Kto wygra, ta jest najlepiej. I to tak cały czas musi być. A u tym czasu Artur Gronek oczywiście tam pracował u Polfarmie. I drugi teraz sezon wydłuży. Drugi teraz. Polfarmie nie był do playoffa. Astoria nie był do playoffa i oczywiście, aby się do tym sezonu ma idealne takie szanse prosto tam pokazać, da no może tak prowadzić zespół do bardzo playoffa. Bardzo ważny sezon. Nie, oczywiście, oczywiście. Ja nie mówię, że to nie jest sukces, jer dla mnie bo było tam niespodzianka, da prowadził Polfarmę do playoffa. U tym czasu. Było szybko dla niego, wie. Tak, oczywiście ja widzę... Nie zapominajmy, co by nie mówić, złośliwi powiedzą, że w Stelmecie każdy by zrobił Mistrzostwo Polski, ale zrobił. Nie, nie, oczywiście nie. Ale szybko folujemy na przykład, że jest ktoś dobry, tak samo było problem albo Polski, słaby. Nie, problem polski polega na tym, jer nie ma dużo, nie było u jednym czasu dużo trenera, i ja pamiętam, że było większe zagranicznych trenera niż polskich. Mhm. A później się sytuacja zmienia. A najgorsze, co kiedy się w życiu robi tak na nacisk, wiesz, naciskamy, musi być Polak trenerem. A po co musi być Polak trenerem? Albo po co musi być zagraniczny? Tak samo, następna kwestia. Musi być taj, kto jest najlepiej i u kogo faktycznie masz tam, myślisz, że będę najlepiej poradził do zespołu. Jak, słuchaj, jak Enea Astoria Bydgoszcz, Enea jest poważna firma, Astoria Bydgoszcz jest historyczny zespół. Zespół, który ma takie historie, Bydgoszcz jest. Jak się nim podoba coach Gronek, to jest problem Astorie Bydgoszcz. A później, jak my będą gadali, da jest to dobry albo zły trener. Ja nie pytam, czy to jest dobry, czy zły, ale tylko... Ale słuchaj, ale w tym sezonu myślę, że musi mieć nacisk, prowadzić ten zespół do playoffa. No, musi go prowadzić tak do playoffa, jer to jest teraz trzeci taki sezon. Oczywiście ja nie chcę zapominać Stelmet, ale to jest tak troszeczkę, wiesz, tam... Mówimy tam o postelmetu, co było. Taj zespół jest tak to zrobiony z takim planem, mać tylko jednego zawodnika z Stanów Zjednoczonych. On nie chciał więcej zawodnika z Stanów Zjednoczonych. Ma tego Corey'a Sandersa. Jaki to jest zawodnik? To jest taki trochę inny niż Walton? Tak bardziej na rzucie, bo tego... on nie tak, dla mnie tak samo wygląda jak Walton, jer on nie może więcej trafić na 25% za 3, więcej nie może trafić. Taki bardzo, bardzo ma problem z rzutem z 3. Oczywiście moim zdaniem lepiej zawodnik niego Walton, ale słuchaj, ostatni rok grał u Portugalii. Dla mnie zły poziom ligi, ale słuchaj, masz i tego Cecila u Stelmetu, który przyszedł z Portugalii. Tak, da się to wszystko zmienia. Tak, nie możemy generalizować jedne ligi na jednego zawodnika. Tak, da faktycznie tu
pick and roll sytuacje, push and under, będę tam ciężka, ciężka praca za to chłopaka, jer myślę na mu wszystki tam, albo nikomu nie będę chodził agresywnie na tego pika. Wszyscy będą chodzili za zasłoną. No to wtedy będzie chylu też zagotowany, rzutów też nie będzie tyle. Ale to już jest kwestia dla trenera, żeby znaleźć to oczywiście, wszystko. Oczywiście, ale to jest, słuchaj, to jest najgorsze, to, co taj chłopak ma. Ale oczywiście on ma. Oczywiście. Tak da faktycznie popatrzymy, jak to poradzi. Specjalno, jer teraz myślę, da Liga Polska jest większy poziom niż Liga Portugalska. I to faktycznie on teraz musi pokazać i to może być dobry sezon za tego chłopaka. Potem, co ja tam widzę, Michał Chyliński. Jak będzie zdrowy, będzie w formie. Old school, oczywiście. Ale ważny zawodnik. No, oczywiście, tam, dobrze mać tego zawodnika. Ja by cały czas, kiedy jest ten trener tego zespołu, byłoby tak szczęśliwy, że mam takiego zawodnika u zespołu. Myślę, że on tam moim zdaniem jest super, super zawodnik, polski poziom. Potem, co chcę komentować, Gabrić. Był mnie miesiąc w Turcji, nie nadało się na pierwszą ligę turecką. Ciężko mu było. Wszystko, fizycznie, wszystko. To jest chłopak, który tam nie kombinuje dużo, pick and pop, rzut za trzy. Ale faktycznie popatrzyłem tam, nie zagrał złe taki jeden albo dwa mecze tu na początku u tej NA, Astorii Bydgoszcz. Tak samo u mnie u Turcji zagrał jeden dobry mecz. Słuchaj, kwestia co on jest, czwórka albo trójka, to jest albo. I taj Markus Lončar, to nie wiem jak ta radzi taj chłopak, co mówiłem, jer to są zawodnicy faktycznie, koji pierwszy raz u życiu będą grali jak zagraniczni zawodnicy. I Gabrić nie grał, był jeden miesiąc, on nie zagrał jeden mecz u tej Turcji. Potem całe życie grał Hrvaciji, był pół sezon u Metalac Valjevo w Serbii, kiedy grali Ligu Adriatycku, ale to se tak nie czujesz jak zagraniczny, wiesz. Jesteś w bańce. Tak jest, tak da faktycznie to będę pierwszy raz w życiu za jednego i drugiego chłopaka poza swoim krajem grania. I to jest dla mnie tu największa kwestia. I jak Corey Sanders będę rzucał, jak poradzi z tym rzutem. A ty Radku, jak ci się to ze zespół podoba? Tak, trener, bardzo lubię Michała Chylińskiego. Teraz jeszcze jak zostałem trenerem, to jeszcze bardziej. Takiego zawodnika każdy by chciał. Ale Chylu jeszcze tak fizycznie jest, jakby odmłodniał w ogóle. Ja tak uważam, wygląda, że on powinien, przez to, że jest mniej dobrych zawodników w tej polskiej lidze, on musi wyjść na więcej, na 15 punktów średnią, że w każdym meczu pokazuje swoje byle zdrowie było, nie? Byle zdrowie. Podobają mi się czy Nowakowski, Aleksandrowicz. Miałem przyjemność obserwować ich w pierwszej lidze, jak grają. A to jest pamiętam, to Nowakowski, który grał w Polfarmie, albo nie? W Koszalinie. Dobra. I to lubię tych zawodników, dlatego że oni są za dobrzy, moim zdaniem, na pierwszą ligę. Idealni zmiennicy. Fajnie tak pasują. Nie? Idealnie pasują do rozdają. Tak. Uwielbiam Nizioła. Od 5 lat uwielbiam chłopa. Mam nadzieję, że ten sezon u trenera Gronka będzie dobry. I to samo trener. Ja uważam, że my powinniśmy rozliczać za wyniki trenerów. Ja przykładowo, mój zespół przegrał z Bydgoszczą awans. Ja biorę to, że ja jako trener dałem do pieca, mogłem zrobić pewne rzeczy. A nie widzę, że niektórych trenerów się traktuje, no super pracuje. No, co to interesuje super praca, jak na przykład nie ma wyników. I teraz ja oczekuję, że tak, będzie albo Nizioł, albo Sanders będą gwiazdami tego zespołu i że Astoria awansuje do ósemki. Oczywiście, tylko wynik. Dużo biegania, szybko będzie. Na przykład, to jest doświadczenie tego trenera, wszystko już musi. No, o co? Co innego byśmy chcieli? O utrzymanie? Zawsze. Nie. No to playoffy i taki duży test dla trenera. Nie, oczywiście. To jest teraz taki strawberry on a cake. To jest taki... Wsięka na to. Oczywiście. Truskawka, jak Hajto mówi. Truskawka, tak, zostawić truskawkę i myślę, da... I czekamy. Jak to zrobi, oczywiście możemy mówić, da to jest następny taki duży krok zrobiony w karierze jednego trenera. Koniec części pierwszej, panie Adamie. Idziemy sobie na piciu i zaraz... Po co? Gadamy, ale pojawimy się na drugim
drugi dzień, w teorii. Aha. I także teraz przerwę poprosimy. Dziękujemy bardzo. Dzięki.